20 lutego w internacie powiatowego zespołu nr 2 w Oświęcimiu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na prace plastyczne zdobiące gruntownie zmodernizowaną stołówkę. Jak mówią organizatorzy, zainteresowanie konkursem było duże, a poziom prac wysoki. Najlepsze obrazy, twórczość młodych artystów, wsparta fachową radą i talentem instruktorów z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu można podziwiać na ścianach stołówki w internacie powiatowego zespołu nr 2. W zasadzie nie ograniczaliśmy tematyki, natomiast było w warunkach konkursowych powiedziane, że jest to pomieszczenie służące do spożywania posiłków, czyli młodzież wiedziała, jakie jest przeznaczenie tej sali, były podane wymiary prac. Bardzo fajnie urozmaiciły wygląd tej stołówki i co ciekawe, bardzo dużo osób zgłosiło te swoje prace, także oprócz tego, co zaplanowaliśmy pierwotnie, czyli tylko dwóch ścian, okazało się, że jeszcze trzecia jest wymalowana w takich radosnych kolorach i jeszcze najprawdopodobniej w holu powstaną nowe prace, tak żeby, no, jeżeli już jest coś nowego, to ten wizerunek tego miejsca, żeby był jak najbardziej ciekawy. Zdecydowała, że główną nagrodę otrzyma para. Artur Piwowarczyk i Wiktoria Kowalczyk są to uczniowie Liceum Konarskiego w Oświęcimiu i to jest właśnie ich dzieło. Projekt był wspólny, tak się złożyło, że fizycznie na ścianę przeniósł Artur, ale oczywiście wartość jest obojga całkowita. Praca była dość ciężka. Że to była jadalnia, więc sobie pomyślałem z koleżanką wraz, że coś z jedzeniem będzie związanego, a że teraz jest jakby taki szał na zdrowym jedzeniu i niezdrowym jedzeniu, więc jakoś tak wyszło. Pięknie to wyszło, pięknie to sobie wymyśliłaś i te wielojęzykowe, smacznego, myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ pewnie nie tylko Polacy będą tu spożywali posiłki. Oświęcim jest, powiat oświęcimski, często narażony jest na wycieczki zagraniczne. Myślę, że najszybciej Ukraińcy, Jarek, i Niemcy tu będą. I Niemcy, no to na pewno. W czerwcu pewnie nie będą chodzi. Bardzo ci, młoda damo, gratulujemy. Pięknie to wyszło. Gratulacje. Pomysł tak naprawdę podała mi moja wychowczyni, pani Alicja Gryska, która nakierowała mnie, że mam fajne zdjęcia odnośnie tej truskawki winogron. I żebym spróbowała wstawić nawet same te zdjęcia, ale ja sobie dołożyłam te napisy, bo stwierdziłam, że tak będzie lepiej. Cieszymy się, że młodzież zareagowała. Mamy bardzo kreatywną i uzdolnioną młodzież w powiecie oświęcimskim. Wykonaliśmy wszystko w okresie feryjnym, także nie było tutaj żadnego zakłócenia. Mamy trzy piękne malunki w naszej stołówce. No i będziemy o nich pewnie jeszcze mówić wiele razy przy okazji takiej, kiedy będziemy otwierać już podwoje dla stołówki dla uczniów PZ nr 2 i nie tylko. Bardzo się cieszymy z tego, że w końcu po wielu, wielu latach udało nam się oddać to pomieszczenie stołówki, bardzo nowoczesne, no i pięknie ozdobione pracami naszych uczniów i ze szkoły naszej, powiatowego zespołu nr 2 i z powiatowego zespołu nr 1. Te prace w doskonały sposób korespondują z charakterem tego pomieszczenia, które mają zdobić. No i myślę, że niewątpliwie przyczynią się do poprawy apetytu wszystkich tych, którzy tutaj będą jadali, choć powiem nieskromnie, że nasza stołówka słynie z dobrego jedzenia. My żywimy w dużej mierze sportowców, którzy potrzebują też jeszcze specjalnych porcji, można by powiedzieć, ale nasze panie, które od lat pracują w kuchni, no potrafią przygotować naprawdę smaczne posiłki i myślę, że w takim pomieszczeniu, przy takim wystroju, no będzie wszystkim to jeszcze bardziej smakowało.